Kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie zdają się osiągać swoje cele z taką łatwością, to im idzie tak łatwo, podczas gdy ty ciągle się błąkasz w poszukiwaniu właściwej ścieżki. I dlaczego właśnie sukces dla jednych wydaje się jakby ich cechą, ich naturalnym następstwem ich działań, a dla innych to po prostu jest piekło. I dziś właśnie poznasz odpowiedzi na te pytania, i odkryjesz sekret osiągania celów, który odmieni Twoje życie. I jakby pomyśl na wstępie o swoim jakimś największym marzeniu. Jakby to, co napędza Twoje ambicje, pobudza Twoją wyobraźnię i to, o czym na co dzień tak marzysz, myślisz, daydreamujesz. I właśnie teraz pomyśl po prostu, co, byś, co by było, gdybyś mógł osiągnąć swoje marzenia, swoje cele w jakiś skuteczny sposób. I właśnie odpowiedź, żeby dokonać tego i żeby osiągnąć swoje cele, tkwi w metodzie SMART. I metoda SMART to jakby nie jest tylko teoretyczne podejście do planowania i to sposób, to jest po prostu game changer. To jest metoda, która zmienia grę. I pochodzi ona z, obs z obszaru zarządzania, czasem między innymi, a właśnie, ale jej zastosowanie sięga daleko poza granicę jakiś korpo bo możesz się dosłownie zastosować w swoim codziennym życiu. I właśnie ta metoda jest uniwersalna, elastyczna, a przede wszystkim skuteczna. I właśnie, co to właściwie znaczy być smart? I metoda smart to po prostu polega, że każda literka odpowiada jakiejś rzeczy, która pomaga ci ułatwić, pomaga ci po prostu ustanawiać swoje cele. Więc zacznijmy od S. I S to znaczy specyfik, czyli sprecyzowany. I twój cel powinien być konkretny, klarowny, pozbawiany jakichś, pozbawiony zbędnych ogólników. I po prostu ten cel powinien być po prostu taką dokładną mapą, która nie pozwala Ci na błądzenie. I na przykład zamiast powiedzieć, że chcesz schudnąć. Po pierwsze, celów nie mówimy, tylko piszemy je na papierze. Więc zamiast mówić, że chcesz schudnąć, to weź kartkę teraz weź kartkę i napisz sobie: Chcę schudnąć. 5 kg w 2 miesiące albo w 3 miesiące poprzez regularne ćwiczenia i lepsze odżywianie się i ograniczenie cukru, i możesz sobie im więcej dopiszesz, tym lepiej. Im bardziej sprecyzujesz, tym lepiej. Więc tak. Kolejna literka M, czyli mierzalny. I musisz po prostu, musisz mieć umiejętność, żeby to wszystko mierzyć, bo jak nie mierzysz postępów do swojego celu, to, to nie wiesz w ogóle, czy idziesz w dobrym kierunku, nie. Więc na przykład, jeżeli twoim celem jest nauczenie się nowego języka, to yy, zamiast sobie mówić, nauczę się włoskiego komunikatywnie. I po prostu tyle. To powinieneś sobie zapisać, nauczę się 50 nowych słówek w tym tygodniu. I to jest mierzalne, bo możesz faktycznie mierzyć, ile słówek każdego dnia zrobiłeś i ile ci brakuje, żeby osiągnąć 50. Więc. Cel twój musi być sprecyzowany i mierzalny. Kolejna rzecz, a, czyli atraktyw, atrakcyjny. I twój cel powinien być po prostu pociągający, pełen pasji. Powinien cię jarać po prostu i powinieneś myśleć o nim bardzo często. I powinien przemawiać oczywiście do Ciebie, do Twojego serca. I jednocześnie powinien pobudzać Cię do działania. I na przykład, zamiast powiedzieć: Chcę schudnąć, powiedz: Chcę schudnąć, aby poczuć się pewniej i zdrowiej, co pozwoli mi cieszyć się pełnią życia. Albo: Chcę schudnąć, aby poczuć się pewniej i aby w końcu móc zagadać do osobnika płci przeciwnej. I wtedy ten cel jest atrakcyjny, bo faktycznie jakby jest jakaś większa, głębsza motywacja. Więc. Dopić sobie jakąś historyjkę, dopić sobie jakiś powód, dlaczego miałbyś uatrakcyjni po prostu ten cel. Żebyś po prostu budząc się, był zajarany i faktycznie dążył do tego celu. No, następna literka, czyli R. Oczywiście, bo słowo to jest SMART, czyli by było S, było M, było A, to teraz będzie R. I R to jest realistyczny. I cel powinien być wyzwaniem. To prawda, powinien być wyzwaniem, ale jednocześnie powinien być realistyczny. Nie, nie może to być coś z kosmosu. To naprawdę musi być coś realistycznego. I właśnie zastanów się nad swoim potencjałem, nad swoimi zasobami, umiejętnościami, możliwościami i upewnij się, że w ogóle jesteś w stanie go osiągnąć. Na przykład, jeżeli twoim celem jest bieganie maratonu, to zamiast mówić, że nauczysz, że nie wiem, że przygotujesz się do maratonu w miesiąc, to nie jest realne, szczerze mówiąc, to nie, niektórzy jakieś wybitne jednostki, faktycznie co się temu poddedykują, to faktycznie może to osiągną. Ale jeżeli ty chcesz być realistyczny, to daj sobie cel, że do tego maratonu się przygotujesz w rok albo w dwa lata. Bo to musi być realne. To naprawdę musi być realne, zakładając, że masz, masz swoje życie, masz swoją rodzinę, masz swoją pracę lub szkołę. To miesiąc do maratonu to naprawdę by było ciężko. To byś musiał się wyrzec albo rodziny, albo nauki, albo w ogóle pracę rzucić, żeby się do tego maratonu przygotowywać. Więc Twój cel powinien być realistyczny. I ostatnia literka, czyli T: Cel powinien być T-terminowy, czyli określ konkretny termin lub ramy czasowe, w których chcesz osiągnąć swój cel, i to pomoże ci się po prostu skupić. Na tym celu, jak po prostu dasz mu ten deadline. Na przykład, zamiast, po, zamiast powiedzieć, że chcę nauczyć się grać na instrumencie, albo chcę nauczyć się języka właśnie wyżej wymienionego włoskiego, albo chcę schudnąć, to powiedz: Chcę nauczyć się grać na gitarze i zagrać mój pierwszy utwór w ciągu 6 miesięcy. Chcę nauczyć się języka włoskiego komunikatywnie w 8 miesięcy. Chcę schudnąć w 12 miesięcy. Tylko wiadomo, te cele musisz też z wyższymi literkami sprecyzować. Czyli, na przykład, chcę schudnąć, hmm, chcę schudnąć 5 kg w 3 miesiące do dnia tego i tego. Albo chcę przebiec maraton do dnia tego i tego. I to jest takie właśnie proste. To jest po prostu. Musi być po prostu jakiś de termin, deadline, który Cię gdzieś z tyłu głowy goni. Dobrze wiesz, jak było z deadline'ami w szkole, gdzie dzień przed klasówką to zarywało się nockę, żeby przeczytać podręcznik trzy razy. Więc dobrze wiesz, jak deadline'y wywołują presję i im bliżej jesteś deadline'u, tym masz większą presję na siebie. I to właśnie była metoda SMART. Ale nie myśl że to był koniec, bo możemy tą metodę uczynić jeszcze mądrzejszą, czyli SMARTER. I smarter, oczywiście sama metoda smart już jest zajebista. Jeżeli zrobisz samą metodę smart, to już naprawdę będziesz powyżej 90% ludzi, którzy w ogóle nie planuje i w ogóle nie osiąga swoich celów. Ale jak chcesz dodać taką wisienkę na torcie, to jeszcze istnieje metoda smarter. I skoro mieliśmy smart, tu jest R, to zacznijmy od E, czyli E to jest po prostu ewaluowany i twój cel po prostu powinien być. Poddawany regularnej ocenie i korekcie. Powinieneś być elastyczny, gotowy na zmiany i dostosowywać się do nowych okoliczności. Na przykład, regularnie, właśnie monitoruj postępy i dostosowuj swój plan w trakcie tej gry do osiągania celu. I to jest po prostu taka autoregulacja, że korektujesz to, co działa, to, co nie działa, wywalasz i eksperymentujesz sobie, ale jednocześnie zbliżasz się do swojego celu więc po prostu to jest bardzo fajne, bo masz więcej możliwości i robisz coś, co działa faktycznie. Nie ostatnia literka, kolejne R, czyli readjusted, czyli przeformułowany. I kiedy po prostu spotykasz przeszkody, to bądź gotowy do ponownego dostosowywania swoich celów. Zmieniaj strategię, ale nie cel. I to jest klucz. I na przykład może być tak, że uczysz się języka swojego ukochanego włoskiego. I uczysz się z jakąś aplikacją, ale może ci się to w ogóle nie podoba. Może jednak jesteś osobą, która woli się uczyć z fiszek, albo sama szukać w internecie materiałów, albo może jesteś osobą, która woli się uczyć słuchając w danym języku podcastu, jakiegoś dla dzieci, żeby po prostu się tego nauczyć. Więc powinieneś, kiedy spotykasz właśnie przeszkody, zmieniać strategię, ale cel ma być ten sam, czyli albo na przykład w chudnięciu chcesz schudnąć, ale i, i stwierdzisz, że znajdziesz sobie dietę, ale ta dieta Ci się nie podoba. To zmieniasz jakieś konkretne ten, potrawy i może będzie lepiej. A może w ogóle bycie na diecie Cię nie i stwierdzisz, że wolisz liczyć kalorie i jeść co chcesz, byleby nabijać te kalorie. Jakby, tu już każdy będzie musiał sobie indywidualnie to rozkminić. No, po prostu musisz być otwarty na zmianę metody nauki. To jest takie proste. No, i uważam, że dzięki właśnie metodzie Smart, już samą metodą Smart, twoje cele się staną po prostu osiągalne i w końcu będziesz je osiągał, w końcu będziesz mógł móc być z siebie dumnym. I dzięki metodzie, właśnie Smart, wyzwoli swój pełny potencjał, będziesz w końcu osiągał te cele i będziesz przez to się stawał lepszym człowiekiem. Ale, jako wisienka na torcie, dzięki metodzie Smarter, to Twoje cele po prostu będą zawsze fajne, bo będziesz nimi mógł manipulować, żeby zawsze sprawiały ci przyjemność. I po prostu wykorzystaj te metody i osiągaj właśnie swoje cele w końcu po tych wszystkich latach gdybania i rzucania słów na wiatr, zacznij po prostu osiągać swoje cele, czy to z metodą Smart, czy to z metodą Smarter. To już od Ciebie zależy. Obie metody są fenomenalne, i obie metody są po prostu warte skorzystania. No, więc to by było na tyle. A ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że film był wartościowy, to zostaw mi suba. No, a ja się żegnam, no i do następnego.